Początki mafii sycylijskiej sięgają okresu Risorgimento, czyli Zjednoczenia Włoch w połowie XIX wieku. O przyczynach sukcesu sycylijskiej mafii można by opowiadać długo, ale zrobił to już w swojej książce Krótka Historia Mafii Sycylijskiej Tomasz Bielecki. Tutaj powiedzmy tylko, że to brak państwa był jedną z kluczowych przyczyn, dzięki którym sycylijska mafia koza Nostra mogła się rozwijać. Mafia bowiem wchodziła tam, gdzie państwa nie było to znaczy nie było siły, która mogła na przykład ochraniać przed jakimiś pospolitymi bandytami, na przykład przedsiębiorców czy restauratorów i mafia oferowała to bezpieczeństwo w zamian za mafijne haracze, za tak zwany pizzo mafiozo. Podobnie dla wielu młodych ludzi działanie w mafii było jednym z nielicznych sposobów na zarobienie dużych pieniędzy. Co ważne, właśnie w okresie Risorgimento te bandyckie grupy mafijne właśnie między m.in na Sycylii Cosa Nostra zawarły swego rodzaju ciche porozumienie ze zwolennikami niepodległości z północy kraju, które pozwoliły mafii rozwinąć skrzydła. Pierwszym, który rozprawił się z mafią sycylijską, był Benito Mussolini, a konkretniej jego prefetto di Fierro, czyli żelazny prefekt Cesare Mori. Można sobie zadać pytanie, dlaczego Mussolini poszedł na starcie z mafią, Skoro wielu jego poprzedników i wielu jego następców wybierało cichą współpracę i tylko pozorną walkę z mafią, sycylijskich mafiozów zgubiła prawdopodobnie pycha. Tomasz Bielecki podaje w swojej książce historię, kiedy to Solini wybrał się na Sycylię. Jeden z mafiozów, y, witając go, powiedział, że jest bezpieczny, bo mafia, czy o, mafia może było w domyśle, że oni tutaj mu gwarantują bezpieczeństwo. To oczywiście rozwcieczyło mu z Soliniego, a kroplą, która przepełniła szalę goryczy, była odmowa burmistrza jednego z sycylijskich miast, który nie zgodził się na przyjęcie państwowej dotacji na wymianę oświetlenia, mówiąc, że w mieście najbezpieczniej jest. Wtedy, kiedy jest ciemno. Oczywiście, rozprawa Mussoliniego z mafią niewiele miała wspólnego z prawami człowieka. Kiedy podejrzewano, że w jakimś miasteczku ukrywają się mafiozi, po prostu dokonywano szturmu. Po II wojnie światowej mafia odrodziła się, między innymi dzięki sojuszowi z Hadekami oczywiście cichemu sojuszowi z Hadekami wielu polityków chadeckich, w tym wielokrotny premier Włoch Giulio Andreotti było powiązanych z mafią. Koza Nostra była bowiem dobrym narzędziem mobilizacji elektoratu wyborczego, wpływu na wybory. Rządzący z północy Włoch, co jest tożsame z Hadecją, dlatego, że po II wojnie światowej, aż do lat 90 w zasadzie tylko Hadecja rządziła Włochami. Oczywiście w koalicjach być może, ale jednak ona miała decydujący wpływ. Więc rządzący Włochami uważali Kozenostrę za mniejsze zło niż na przykład lewackie organizacje terrorystyczne, takie jak Czerwone Brygady. Do sukcesu mafii przyczynił się także Banko Vatikano, instytucja, która jeszcze w latach 80. wyprowadzała pieniądze m.in. chadeckich polityków, jak to się mówi, przyjaciół kościoła, do rajów podatkowych i zajmowała się też wyprowadzaniem do rajów podatkowych pieniędzy mafijnych, a więc de facto praniem tych pieniędzy, czy też jak mówią Włosi, riciclagio di dinaro, czyli Recyklingiem owych pieniędzy. Tymczasem mafijna rzeczywistość lat 70. i 80. niczym nie przypominała zachowania ludzi honoru, przedstawionego w filmie Ojciec Chrzestny. Podobno sycylijscy mafiozi, oglądając ten film, pękali ze śmiechu. Mafia w tym czasie targana była krwawymi wojnami klanów, które doprowadziły na szczyt mafijnej hierarchii klan Scorleone i jego przywódcę Salvatore Rina i który okazał się być przywódcą. Niezwykle bezwzględnym, brutalnym, ale także bezczelnym i znowuż bezczelność była tą cechą, która zgubiła sycylijskich mafiozów. Miarka przebrała się, kiedy Cosa Nostra w 82 roku zamordowała Carlo Alberto dalla Chiesa. Człowieka, który już wcześniej stał się ikoną, niemalże bohaterem narodowym Włoch, ze względu na udaną walkę z czerwonymi brygadami. A wtedy, w 1982 roku, zabierał się właśnie do rozpracowywania mafii sycylijskiej. Po tym zdarzeniu walka z mafią sycylijską zdecydowanie przyspieszyła. Specjalny prokurator Giovanni Falcone, podczas tzw. Maxi Processo, innymi dzięki zeznaniom Tomasa Buszetty, świadka koronnego, czyli skruszonego, Mafioza. choć sam Buschetta nie lubił tego określenia, mówił, że on nie jest skruszony, on nie zdradził mafii, to mafiozi, to klan Scorleone zdradził mafijne ideały, więc dzięki zeznaniom Tomasa Buszetty, które ujawniły hierarchiczną strukturę mafii, wprowadzono nareszcie la legge antimafia, czyli prawo antymafijne, które... W końcu uznało za przestępstwo sam fakt przynależności do mafii jako organizacji przestępczej. Było to bardzo ważne dla walki z mafią, dlatego że wcześniej wielokrotnie mafiosów zwalniano ze względu na brak dowodów. Nikt wszak nie chciał zeznawać przeciwko nim, bojąc się, że za złamanie zmowy milczenia omerta spotka go vendetta, czyli zemsta. Dzięki maxi procesowi. Udało się skazać na więzienie wielu sycylijskich mafiozów. Jednak w 1992 roku mafia zamordowała Giovanniego Falcone. Podczas podróży samochodem pod jego autem wybuchła bomba. W pierwszych minutach po zdarzeniu na miejscu widziano czerwony notes, w którym prokurator Falcone zapisywał wszystkie swoje spostrzeżenia związane ze śledztwem, a później ów notes zniknął. I to zdarzenie wzmocniło podejrzenia o e, istnienie tzw. Tak Trattativa, czyli układu między włoskimi służbami specjalnymi, a nowym szefem mafijnym, Bernardo Provenzano, na którego tropie wtedy właśnie miał być Giovanni Falcone. Owa Trattativa miała zakładać, że mafia przestanie działać tak ostentacyjnie, mordować y, polityków. A w zamian za to państwo przyzwoli jej, czy przymknie oko na mniej rzucającą się w oczy działalność. Taką jak na przykład zbieranie mafijnych haraczy, czyli tego słynnego pizzo. Przeciwko pizzo sprzeciwił się ruch, który w 2004 roku został zapoczątkowany w Palermo. Ruch nazywający się Adio Pizzo zachęcający ludzi do stołowania się w restauracjach, korzystania z usług przedsiębiorców, którzy nie płacą. Mafijnych heraczy. Mówiąc o kozanostrze, nie należy zapominać o eksporcie mafijnych biznesów za ocean, między innymi do Ameryki Południowej i do USA, gdyż wraz z emigracją włoską również mafijny biznes częściowo został tam przeniesiony z tym, że te komórki kozanostry w Stanach czy w Ameryce Południowej funkcjonują niezależnie od kozanostry włoskiej. Z kolei mówiąc o mafii we Włoszech, należy pamiętać, że to nie tylko Cosa Nostra że mamy jeszcze kilka innych potężnych mafii, które obecnie są silniejsze nawet niż Cosa Nostra, która została mocno poturbowana podczas Maxi procesu. Tak, neapolitańska Camorra czy kalabryjska Ndrangheta mają mniej więcej dwa razy większe obroty obecnie niż Cosa Nostra. Z kolei mafijny biznes obecnie niewiele ma wspólnego z tym obrazem głośnych morderstw. Jadąc na Sycylię czy do Kalabrii nie zobaczymy zapewne działalności włoskiej mafii, ale to nie znaczy, że Kozanostra czy Ndrangheta nie działają. Wręcz przeciwnie, wciąż są obecne, wciąż mają powiązania, pewne powiązania z lokalnymi władzami. Bardzo często... W latach ostatnich dochodziło do rozwiązywania różnych rad gmin, czy nawet rad miast na Sycylii, czy w Kalabrii, właśnie ze względu na powiązania mafijne. Dzisiaj głównymi dochodami mafii są przemyt narkotyków, czy na przykład nielegalny handel odpadami, w tym odpadami toksycznymi, i tutaj na przykład w Neapolu przez lata był problem z wywózką śmieci, właśnie z powodu mafii. Ponadto pandemia i kryzys z nią związany również daje mafii możliwość. Powiększenia swych wpływów. O tym zresztą w jednym z majowych raportów o stanie świata bardzo ciekawie opowiadał dr Piotr Podemski. Mianowicie mafia zwraca się do lokalnych przedsiębiorców czy restauratorów zagrożonych obecnie bankructwem ze względu na kryzys i składa im tak zwaną propozycję nie do odrzucenia, czyli albo po prostu chce przejąć, chce kupić dany biznes. A następnie po pierwsze czerpać z tego biznesu zyski, a po drugie traktować go właśnie jako pralnię brudnych pieniędzy. Ale czasem mafiozi nie chcą kupić, a jedynie oferują wsparcie takiej osobie, e, takiemu przedsiębiorcy, licząc później na lojalność. Mówiąc jeszcze o przestępczości, na przykład na Sycylii, warto wspomnieć, że w połowie maja mieliśmy aferę, gdyż okazało się, że jedna z osób. Wysoko postawionych w sycylijskiej agencji zajmującej się na przykład zakupem sprzętu medycznego, który wcześniej zasłynął z nieprzejednanej walki z korupcją, okazało się, że ów urzędnik sam wraz ze swoim otoczeniem wplątał się w potężne skandale korupcyjne. Być może dla kalabrii pandemia stanie się swego rodzaju szansą, Gdyż region ten został stosunkowo w nieznacznym stopniu dotknięty przez koronawirusa, i dzięki temu szefowa tego regionu zdecydowała o szybszym niż w pozostałych częściach Włoch otwarciu, a obecnie zachęca turystów do przyjazdu, promując Kalabrię jako region wolny od koronawirusa. I to rzeczywiście dla Kalabrii może być swego rodzaju szansą, gdyż region ów, choć piękny i z Naprawdę fantastyczną pogodą na wakacje w dzień 32 stopnie w nocy 25 jest mało odwiedzany przez turystów.